No to mamy crossowe pozycje, jak to na tej mapie bywa, PvP, AD kontra Etaus. No i zaczynamy batalię. Póki co ze strony obu graczy pracują tylko proby, zbierając tuziny minerałów. W meczach jest 1-0 dla Diego, jest to loser bracket, best of 3. No i standardowe otwarcie po obu graczach, z tym, że Etaus zrobił pylona przy rampie, chyba będzie próbował go wallować, a Adi zrobił pylona przy Naxxusie, gdzie będzie to możliwie ułatwiało jakiekolwiek szybki foregate, jak to się gra w sumie na Protoss, powody z Protoss. Adi już widzi, że Etaus zrobił walla niekompletnego, więc będzie zabierał mu gaz, żeby nie było jakiegoś szybkiego techa, a u siebie ma tylko jeden gaz, ale prawdopodobnie będzie robił tylko Forgate'a, więc którego ma opanowanego tak naprawdę, chociaż no nie lubi, bo to jest dość losowy matchup, jeżeli chodzi o grę Protoss na Protossa. Według wielu osób jest to uważane po prostu jako loteria. Budowane jest w tym momencie Cybernetic Core ze strony Adiego, ze strony Etausa jest budowany Zelot bez chronobusta. I w tym momencie już czuję się, że tak powiem, bezpieczny. Oj, ta probka ucieka z 5 HP i 4 energii. Budowany jest kolejny... O, Forge. Zelot, żeby zabić probę. No i mamy... W tym momencie budowanego pierwszego Stalkera, a ze strony Etausa Cybernetic Core. Pewnie zaraz będzie tak. Probka będzie szła robić proxy pylona do warpowania. Ze strony Etausa jest Robo. No i... Co może dać to Robo? No może dać tak naprawdę Sentry. Budowany jest kolejny gate. Tak, ten stalker widzi proxy pylona. Etaus buduje fotokanon. A nie, przepraszam bardzo, pomyłka, to chyba fotokanon. No w ogóle już nie było. No i mamy Immortala na taśmie. Z kolei Robo jest dopiero budowane u Adiego. I to Robo tak naprawdę... No mamy 4 gate, 3 gate Robo, gdzie u Etausa jest dopiero 2 gate, no i nie ma nawet jeszcze warpa. Dopiero jest opracowywane, z kolei u Adiego budowany jest plus 1 do ataku i Sentry, które właśnie wyszło. Otwierane są brota przesyłowe z strony Adiego, czyli że myślę, że gdzieś tam będzie jakaś tam ukryta probka chciała postawić swojego pylonika.
No i... Strona tego budowana jest Observer, czyli że prawdopodobnie zaraz ujrzymy. Tak, mamy Colossus Dena budowany plus jeden. Kolejny gate. Zastanawiam się, czemu nie ma tutaj Rady Zmroku w celu Blinkstalkerów, szczerze powiedziawszy, bo by to się bardzo ładnie chyba przydało przy współpracy z obserwerem, którego ma właśnie Adi. No, limity są bardzo porównywalne. Wydobycie mamy takie samo niemalże, mamy 27 probów u Adiego, 28 w tym momencie, do 24 u Etausa. Budowana jest z kolei Rada Zmroku u Etausa, czyli że prawdopodobnie być może Charge Sloty tak zwane, albo Beanstalkery. Otwarte są jedne. Mamy jednego Warp Gate'a, mam dwa Warp Gate'y już w tym momencie i obserwer ze strony Etausa, który też będzie właśnie chyba leciał, zyskał to właśnie to, co ma przeciwnik. Warpowane są kolejne trzy zaloty. Oj, ten obserwer za wiele nie zyskał tutaj, bo został właśnie zestrzelony. Wybudowano kolejny obserwer, budowany Colossus, a z kolei od strony Etausa jest budowany Dark Shrine i kolejny Immortal. Etaus widać zdecydował się na ekspowanie. Mamy w tym momencie armia, wygląda następująco: 3 zloty, 3, 4 Immortale, 7 Stalkerów ze strony Etausa, 11 zelotów, 1 Colossus, 3 Stalkery i 1 Sentry ze strony Adiego. Przy czym jeszcze mamy porównej ilości probek. Chyba Adi zdecydował się na pusha w momencie, gdy ma już tego kolosa, aczkolwiek. Mamy jeszcze robionego przy Goldzie Warp Prisma, Warp Pylona. No i będzie pewnie zaraz push. Buduje się w tym momencie kolejny kolos, buduje się Charge do zalotu, buduje się Lanca. Do końca Lancy stała no niespełna połowa czasu i od strony Etausa jest Colossus Den, ale to przy jednym expie taki tech jest dość samobójczy, jest bardzo bardzo kosztowny i chyba to trochę zgubi. Etaus widzi tą armię. Będzie zestrzelony kolejny obserwer chyba w tym momencie. Tak, mamy zestrzelonego obserwera. I Adi zdecydował się na expa. Myślę, że jak skończy się budować charge do zalotu, będzie miał miejsce atak na ekspansję. Mamy jeszcze jednego Darka, który został właśnie złapowany u Etausa. No i buduje się plus 2 do ataku od strony Adiego. Idą trzy Dark Templary w celu chyba zniszczenia tak naprawdę tej ekspansji i tego się Adi tak naprawdę w tym momencie nie spodziewa, nie mając tak naprawdę żadnego opsa. No ta ekspansja jest skazana na zagładę. Budowane są dwa Forge, czyli że no, od strony Etausa, czyli że możesz składać szybkie apy.
Adi w tym momencie zaczął puszować tą bazę, no i chyba będzie mało miejsce base trade, chociaż jest pylon do dopełnienia walla, no ale to chyba tak naprawdę armią te darki byłyby bardzo fajnym rozwiązaniem, ale chyba na to troszkę będzie za późno, no bo te wojsko Adiego po prostu wlało się do bazy i zniszczy wszystko, co widzi na swojej drodze. Adi się z tych darków wybroni zapewne, bo buduje fotokanony, które są detektorami i będą widziały jednostki niewidzialne. No i w tym momencie chyba będzie GG. Tak, mamy GG, to jest 2-0 dla Diego.